Ang Nai Mun to środkowa brama zlokalizowana pomiędzy księżycem Guanghua, główna brama pałacu Kyangbok-gung i Goinjong-mun, główna brama Goinjong-yeon. Jest to piętrowy, drewniany budynek z 3 izbami od frontu i 2 pokoje z boku. Pierwotnie w 1426 roku, 8 rok panowania króla Sejonga, nazwano go Hong Nai Mun w Jip-hayon-yeon. Co oznacza szerzenie przyzwoitości powszechnie, oraz w 1867 roku, 4 rok panowania króla Gojonga, kiedy odbudowano pałac Kyangbok-gung, służył on do upamiętnienia cesarz Qianlong z dynastii Qing. Nazwę zmieniono na obecną bramę księżyca Ang Nai pod kontrolą Yang Haegai. W 1395, 4 rok panowania króla Tejo, kiedy pałac Kyangbok-gung został zbudowany po raz pierwszy. Nazywał się Oumun. Wkrótce potem Jongdo-yeon zmienił nazwę na Jongmun. Później, w 1426 roku, 8 rok panowania króla Sejonga. Jip-hayon-yeon Su-han nakazano nazwać każdą bramę i most pałacu Kyangbok-gung, i ta brama została nazwana Hong Nai-mun, wraz z Yong Ye-gyo, Il-hwa księżyc, Wol-hwa księżyc, Gwang-hwa księżyc, Jion-hwa księżyc i